Okej, dobra, ja tędy nie przejdę, no. Super. Chyba, że... Dobra. Czy jednak przejdę? Ej! Cześć wszystkim, z tej strony Żuław, witam was w kolejnej części Skariona. Dawno już w niego nie grałem, ale... Ale może jeszcze pamiętam, co tutaj się robiło. Chyba, że nie pamiętam. Jednak dalej pamiętam. Dalej pamiętam, tutaj odmontowałem tą zatyczkę. I co, w lewo albo w prawo? Pójdę w lewo. Pójdę w lewo. Dobra, tego nie da się wyrwać. Na razie. Pójdę w dół. Bo albo byłem na dole, albo nie byłem. Ach, zapomniałem już wszystko. Szczególnie kiedy dół wydaje się być górą. Można łatwo zapomnieć o rzeczach. Ale mogę się tu zaskwizować. Bardzo spoko. Czy ja przejdę jakimś innym otworem w inne miejsce? Tak. Armored Warfare Facility. Czy ja tu byłem? Mogłem tu być. A tu byłem. Tu są te cwaniaki pędraki. I poczekajmy, aż on tu przyjdzie. I go złapiemy za nogę. I cyk do wody. Dobra, jednego już mniej. Czy tutaj chodzi... Chyba wydaje mi się, że tutaj byłem ostatnio. Tak, tu byłem chyba ostatnio i tu chyba chodził mech. Tak mi się wydaje. Przydałoby się ich tu zwabić niżej, bo nie chcę tam wchodzić wyżej po nich. Z drugiej strony tu jest ściana zamknięta. Jak się przemknę tutaj, tutaj, tutaj. I po prostu gościa rozczaskam. Okej, dobra, z gościa nic nie zostaje. No to spoko. I wejdziemy sobie tędy. Tędy właśnie. Kurde, jak go ciężko przeciągnąć, bo jak daję do góry, to chcę wejść tym szerszym. Dawaj, właź. I cyk, 200 IQ tutaj. Albo najpierw wejdźmy przez drzwi, zobaczmy co jest za drzwiami. Za drzwiami byli ludzie, ale ludzi nie ma. I tutaj jeszcze to może go zdemolować. Prądu się najeść, bo wstydu to już nie mogę. I co robi ta dźwignia? Dźwignia otwiera mi kolejne przejście. Idealnie. Idealnie. W ogóle tak wam powiem, bo nie wiem, czy o tym kiedyś mówiłem. Gra jest autorstwa polskiego studia. Więc to jest polska dobra gra. Ojej! Ojej! Okej. Okej. Z czymś takim jeszcze nie miałem do czynienia. Z czymś takim nie miałem jeszcze do czynienia.
No ale to teraz już miałem, więc... Więc to już wiem co i jak. Czy jeden ziomek może spalić drugiego, czy nie bardzo? Chyba nie. Chyba nie. Właśnie tutaj, 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 tutaj. No i... No, dawaj tą dźwignią. I do góry, do góry, do góry. No i super. Wracamy tu tędy. Bo niestety mi się umarło. Trzeba pożreć tych ludzi. Przebrzydłych. Opuścić tu dźwignię. I okej, tu jest otwarte. A... Dobra, teraz pomysł jak przejść przez tamtą blokadę. Bo za bardzo chyba nie jestem w stanie tego zrobić inaczej niż wyrzucić tam coś, co albo to wyłączę, albo nie wiem. No coś muszę tam zrobić z tym. Więc na razie pójdę tutaj. Pójdę tutaj, najpierw jeszcze zapiszę sobie, tak w razie czego po prostu. W razie czego dobrze jest zapisać, bo... No, czają się tu na mnie coraz gorsze rzeczy. O! Tam sra! Najlepiej. To była ostatnia sranka w jego życiu. Dobra, pożryj. Pożryj człowieków, pożryj, super. Otwieramy kratę, idziemy w górę. I tu jest prąd, ale prąd mi na razie nie jest potrzebny. Dobra, tu jest tak ziomek z armatką, tu jest, a czy z tym? Z pistoletem w sumie. No to nie tak źle. Okej, okay, a ja tędy nie przejdę. Co jest? Weź się, otwórzcie! Okej, okay, dobra, ja tędy nie przejdę, no. Super. Chyba, że... Dobra. Ty jednak przejdę. Ej! Weź ty, człowieku! Strzelasz do mnie, jakbym ci nie wiadomo co zrobił. Teraz ci dopiero coś zrobię, bo po prostu do mnie strzelasz. No nie robi się takich rzeczy. Ci ludzie niepoważni są tu całkiem. Dobra, a tego żołnierza to ja sobie chcę przejąć, bo... On mi tam będzie brudził strasznie. Dobra, tego nie wyjmę z tej strony korka. I tego też widocznie nie. Mogę iść w górę, albo mogę ich najpierw zabić. Najpierw ich zabiję oczywiście. O nie! Tam jest taki laserek. Laserek, który sięga dość daleko. Można powiedzieć, że sięga na całą długość.
Co ty szczelasz, ciumroku? Ty? A wy strzelacie do mnie tu przez ściany? O, wygnojki. Okej, czyli ten laser będzie mi tutaj dokuczał dość mocno, tak? Super. To cię zjem po prostu, gościu. Jak będę się patyczkował. Dobra, gacie mu zostały jeszcze, też trzeba zjeść. Dobra, gacie mu, nie można ich nie zjeść. Szkoda, że tego nie mogę zniszczyć nijak. No ale no... Mogę sobie nim pochodzić, poszczelać. Mogę nim poszczelać, ale on w sumie już jest martwy, no więc... Gdzie tam jest szczelasz, ty durny szczelaczu szczelający? Dobra, tu mogę zostawić biomasę, ale jak teraz zostawię, to będę miał jej mało. Znaczy będę miał, zostawię 5 i będzie mi brakowało. Dalej, kurde no. Nie brakowało, tylko po co ja tu miałem zostawić? Nie umiem przejść przez te betonowe bloki. Tego nie umiem. Przez te też nie potrafię. Ale mogę iść w górę. I tutaj też nie potrafię. No więc nie potrafię, po prostu jak nie potrafię, to nie potrafię, więc... Chyba, że to mi jest potrzebne... Gdzieś indziej, chyba, że to mi jest potrzebne tutaj. Żeby być mniejszym... Żeby móc przejść tam na niewidzialności. To miałoby sens. Więc jeszcze raz muszę tam lecieć i zdeponować tą biomasę. Ale w sumie tak, tu mogę odzyskać na maksa i przynajmniej będę latał z 5, a nie z 2. A, tu jeszcze człowiek był. A, kurde. Tyle jedzonka by się zmarnowało, to nie można tak marnować jedzonka. Czy się jest kosmitem, czy się jest nie kosmitem, jedzonka nie wolno marnować. Dobrze, zdeponujemy 2 takie kule. I zobaczymy. Czy to jest dobry plan, czy to jest niedobry plan.
No bo na niewidzialności może ucieknę przed tamtym laserem i go wyłączę. To jest zawsze jakiś pomysł. Jednak nie. Czy niewidzialność nie działa pod wodą? Jest na to taka szansa, że niewidzialność nie działa pod wodą. Jest taka szansa. Jest taka szansa, że o to w tym chodzi. Ale jeszcze sprawdzę, czy niewidzialność działa pod wodą, czy nie działa. Wydaje mi się, że powinna działać. Zobaczmy, tu jest woda. Tu jest woda. Okej, niewidzialna jest tylko ta część niepływająca. Czyli to może się udać? Nie no, muszę zobaczyć, jak to tam wygląda z tą windą. Czy tam mam na tyle dostępów, że mogę się wynurzyć i się zniewidzialnić. No jakby tak było. A jednak nie! Jednak to wykrywa nawet niewidzialność. Dobra, to nie mam pomysłu. To na razie nie mam na to pomysłu. Ale to jest człowiek do zjedzenia. Amciu. Mniam. Mam miejsca, gdzie nie mogę ich otworzyć, ale to będę musiał pewnie się wrócić albo z innego miejsca, albo uzyskać więcej mocy. Więc tak, tutaj to miejsce to sobie mogę opuścić. Nie mogę. Nie mogę, bo tu jest zamknięte. Tutaj jest to. Tu jest to. Okej. No to mogę iść połazić i poszukać wyjścia, bo tu musi być jakieś inne wyjście. Tam. No to w prawo. Bo nie ma innego miejsca, gdzie bym mógł iść. W prawo. No to w górę. Dobra, ale już wiem. Mogę zrobić tak. I mogę to wypchnąć przez to. I mogę iść tu. Tu się mogę rozrosnąć. Wraca mi wszystko na maksa. No i super. 1 na 6 już otwarte. No, 6 kawałków pizzy. Tutaj sobie podblokowuję przejścia. Tak, tam jest dźwignia w wodzie. A to jest miejsce, gdzie mogę wpłynąć i nic się nie dzieje. Dobra. I tu jest miejsce, gdzie nie mogę przejść, czyli do dźwigni w wodzie zatem. Ale nie mogę się do niej dostać, ponieważ muszę być jako ta larwa. Ach, czyli muszę znowu wracać, zostawić kawałek biomasy, bo po zapisie znowu wróciło do maksa. Kolejną kulę zostawiam. Już bym mógł z niego utworzyć nowego po prostu kariona, nowego stworka. No ale dobra, jest spoko, jakby już ogarniam, co tu mam robić na tej planszy.
Nie, to jest dalej zbyt gruby. To jest dalej zbyt gruby. To jest dalej zbyt gruby, więc potrzebujemy tego pojedynczego z tą wydłużającą się macką. Jeżeli ja dobrze myślę. Bo on sięgnie nam tym dźwignię. No dobrze myślę, no to jest jedyne przejście na razie. Bo nie mam pomysłu, jak uniknąć tamtego lasera, który tak naświetla i wybucha wszystko dookoła. Wredny strasznie. Mega wredny. O, to co, tu? Siup, dźwignia w dół. Otwarte wejście. Super, no to do góry. Mam mało życia, to trzeba uważać bardziej. To jest mech. To jest drugi mech. Okej, tam jest jeszcze chyba... O, skurczybyk! O kurde, kurde! Nie, 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 nie! Co to za mocarny przeciwnik mi się trafił?